Tak się złożyło, że przeżyłam w Rosji 14 lat, przyjeżdżając od czasu do czasu do Polski. No, a każdy, kto żyje w innym kraju dłużej niż 3 lata, staje się, chcąc nie chcąc, częścią tego kraju. Jeśli się nie staje, to zwija manele i wraca. A ja zdecydowałam się jednak zostać, bo Rosja mnie zafascynowała. Nie dlatego, że jest taka wspaniała, nie dlatego, że jest niewspaniała, dlatego, że jest tak bardzo inna, a ja się tego w ogóle nie spodziewałam. Głową o mur Kremla wali cały świat. Świat Rosjan, zwykłych Rosjan, narodu rosyjskiego, który nie może zmienić swojej historii, nie może zmienić swojego ustroju politycznego, dlatego że cały czas władza, którą wybiera, jest władzą przemocy, władzą poniekąd źle widzianego przez nas, ale autentycznego terroru. Ta władza prędzej czy później powoduje narastanie strachu. Rosjanie są społeczeństwem właściwie strachu. I oni o ten mur walą najboleśniej, chociaż najmniej o tym mówią, bo najmniej mają do tego możliwości. Głową o mur Kremla walczy każdy polityk zachodni, który usiłuje prowadzić politykę, który usiłuje dogadać się z przedstawicielami władzy kremlowskiej. To oni, politycy Zachodu, walą tą głową o mur Kremla dość boleśnie, a co za tym idzie, społeczeństwa, na których czele oni stoją. Cały świat wali głową o mur Kremla dlatego, że polityka, którą prowadzi Kreml, jest polityką konfrontacyjną. To Kreml sprzedaje broń tam, gdzie sprzedawać jej nie wolno. To na skutek działań Kremla w wielu państwach Afryki, czy Bliskiego Wschodu, czy nawet Dalekiego Wschodu, toczą się wojny albo są sytuacje konfliktowe. Cały świat jest uzależniony od polityki Kremla i cały świat usiłuje się z nim dogadać, ale ponieważ to jest bardzo trudne, to jest to poczucie właśnie walenia głową o mur. Mam poczucie misji. Tą misją jest prawda nie tylko o tym, co się dzieje w Rosji naprawdę, bo to się widzi tylko wtedy, kiedy się tam jest, ale także prawda o tych fragmentach Rosji, które władza rosyjska, Kreml, chce najbardziej skryć, czyli o Czeczenii. Tak się złożyło, że byłam tam wtedy, kiedy niedostępna stała się już Czeczenia dla innych dziennikarzy, na ogół niedostępna, bardzo trudno dostępna. Tak się złożyło, że znalazłam tam prędko przyjaciół i tak się też złożyło, że właśnie wtedy miałam możliwość dziennikarskiej penetracji kłamstw. Kłamstw, które na temat Czeczenii słyszymy na co dzień z Kremla. Moja książka, jeśli idzie o ten fragment czeczeński, bardzo duży fragment o Czeczenii, jest zapisem kłamstw i próbą ich weryfikacji. Na przykład staram się pokazać od samego początku, jak biegnie praca służb specjalnych w sprawie Czeczenii, jak się ją przygotowywało do pierwszej wojny odgórnie, od strony Kremla. Pokazuję po nitce do kłębka, jak doszło do napadu terrorystycznego, ataku terrorystycznego Nord-Ost, to znaczy podczas spektaklu Nord-Ost w Teatrze Dubrowka. Ja to pokazuję nie tak, jak dotychczas było pokazane od strony cierpień widzów, cierpień zakładników, pokazuję od strony przygotowania po prostu, jak służby specjalne rosyjskie współdziałały z czeczeńskimi terrorystami autentycznymi. Nie chcę ich nazywać bandytami, dlatego że to, czego oni żądali, to żądali pokoju. Więc terroryści, którzy żądają pokoju i żądają zakończenia wojny w swoim kraju, to nie są bandyci. Można ich tylko nazwać terrorystami. K nim kto to przynosi,
kiedy cyton i wieczny ogon zażygają. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Musiałam zostać w Rosji, bo tak mnie zafascynowała konieczność poznania tej inności, konieczność zrozumienia, dlaczego Rosjanie są tacy, jacy są. Dlaczego na przykład taki jest ich stosunek do władzy. Taki to znaczy tak bardzo służalczy, tak bardzo niewolniczy. Dlaczego tak strasznie trudno wyzwolić w nich odcień wolności, ich dążenia do wolności, jakiegoś buntu. Ale żeby to zrozumieć, trzeba znać ich historię, bo to, że oni tacy są, nie jest ich winą, jest przyczyną historyczną, to jest konsekwencja, to jest sekwencja historyczna tego, że Rosjanie są tacy, jacy są, a nie można tego absolutnie oceniać w kategoriach lepsi, gorsi, wina, kara.